Cześć wszystkim, tu Eni, witam was serdecznie Chciałabym wam dzisiaj pokazać w końcu jakąś moją taką większą pracę, którą zrobiłam przez styczeń no bo dawno się nic twórczego u mnie nie pojawiało tylko wam pokazałam jak rozpisałam bujo, a potem wlatywały różne hole, paczki, które gdzieś tam dostałam i różne inne filmiki, więc najwyższy czas w końcu pokazać wam co też tworzę w tym właśnie ostatnim czasie. Powiem wam, że nie są to jakieś duże prace, bo jakoś przez cały styczeń mam mniej czasu, no i też... Jakoś tak chęci do tworzenia mniej mam, jakby. Już troszeczkę w innym filmiku rozwinęłam tę myśl, więc nie będę tutaj dłużej opowiadała. Ale głównie przez styczeń powstawały tylko ateciaki do tej pory, i dopiero właśnie wczoraj w końcu powstała kartka. Dzisiaj złożyłam do niej pudełko i wreszcie siadam nagrać, ponieważ jutro tą kartkę muszę już wysłać. Także, no, zbierałam się troszkę, ale no, udało się i myślę, że tą kartką troszeczkę się przełamałam, bo właśnie tworząc coś większego, zechciało mi się w końcu robić coś większego niż właśnie ATC, więc mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej, bo, wiecie, pomysłów mam sporo, tylko jakoś tak chęci brak, nie wiem czy po prostu za dużo w tym styczniu na siebie wzięłam. I nawet teraz, jak się zaczęły ferie, to mam mnóstwo innych różnych planów, bo gdzieś tam sobie zaplanowałam różnych gości, jakieś tam wyjazdy, będziemy też chcieli jeździć na łyżwy. Pozałatwiałam też różne wizyty u lekarzy, jak dzieci mają wolne, żeby wiecie, nie opuszczały potem dni różnych w szkole, więc tak mam co robić i tak, więc no wiecie jak to jest. No, ale. Dzisiaj właśnie przyszłam do Was w końcu z tą karteczką. Same ateciaki pokażę Wam w różnych innych filmach. W sumie planuję takie minimum dwa filmiki z ateciakami, jak nie trzy, bo jeszcze jedne muszę ponadrabiać. Ale na pewno będą to ateciaki, które robiłam na różne dni, które odbywały się w styczniu, takie różne nietypowe święta. Te karty już mogliście zobaczyć w większości na moim Facebooku, bo tam już je wrzucałam. Natomiast troszeczkę więcej o, nim, o nich opowiem wam w właśnie filmiku, który gdzieś tam już sobie powoli nagrywam, i po prostu dogrywam kolejne, które robię na bieżąco. No i drugi filmik będzie dotyczył ateciaków, które też robiłam na różne zaległe wymiany, i też jeszcze jeden mam do zrobienia. Jak je stworzę, no to też już je dogram i myślę, że będę miała komplet, żeby wreszcie wam takie ateciaki też pokazać. No, więc możecie się takich filmików również spodziewać. Będzie też jeden filmik na pewno z wygraną niedługo. No i pewnie jak rozpiszę sobie bujona luty, to też Wam oczywiście pokażę. Także to na pewno będzie wlatywać. Czekam też na wygraną z Craft O'Clock, troszeczkę się opóźnia, ale o tym pewnie opowiem w filmiku, dlaczego tak późno dostaniemy tą wygraną, bo jakby to jest troszeczkę na nasze życzenie. No i niedługo wam pokażę też kolekcję od Margaret najnowszą, bo też już do mnie leci. Myślę, że jutro dojdzie. Także też wam zrobię prezentację najnowszych papierów, bo wiecie, że je uwielbiam. Zresztą właśnie z papierów od Margaret stworzyłam tą karteczkę, ale z tych jeszcze zimowych, więc najnowszą oczywiście też musiałam kupić i jak przyjdzie, to nagram osobny filmik z prezentacją i z kilkoma słowami ode mnie, co o niej myślę, także już Was zapraszam. No troszeczkę przedłużam ten wstęp, bo chciałabym Wam powiedzieć właśnie, co się u mnie dzieje, że tak wiecie, nie wrzucam tych prac bo jednak dzisiaj mam do pokazania tylko kartkę, więc też nie wiadomo czego tutaj nie będę nagrywać, jakiegoś długiego filmiku, więc ten będzie i tak dużo, dużo krótszy niż te wszystkie inne, które zwykle wrzucam. Także tak chciałam Wam jeszcze przy okazji właśnie opowiedzieć, co tam tworzę. Ja wciąż jakby coś nadrabiam, te resztę różnych ateciaków. No, tak jak Wam mówiłam, będę chciała sobie rozpisać. Oczywiście luty w moim bujo w najbliższym czasie muszę zrobić jeszcze pracę dla dziadków z dziećmi, bo akurat moi rodzice, no nie przyjechali wtedy, kiedy mieli, bo się pochorowali i albo przyjadą pod sam koniec naszych ferii, bo się u nas zaczęły, albo. Już pofer, jak dopiero, że mamy jeszcze czas i wciąż jeszcze nie zrobiłam prac dla dziadków z nimi. No, będę teraz też myślała mocno o zaproszeniach komunijnych dla koleżanki i dla mojego synka, więc to muszę tak dosyć szybko się za to wziąć. I mam jeszcze dwie kartki do zrobienia dla pewnych skraperek, więc też oczywiście jak je stworzę, to Wam również je pokażę. No, jeszcze też czeka mnie zrobienie wciąż albumu, ale no po kolei. Jakby na razie skupiam się na skończeniu tych wymianek. No i, i, i właśnie robiłam też tą kartkę, bo e, chciałam wziąć udział w wyzwaniu, chociaż jednym, tak w styczniu. E, a akurat przyjaciółka potrzebowała kartki i powiedziałam, że mogę jej e, zrobić. E, no więc e, tak, dzisiaj właśnie ją Wam zaprezentuję. E, to jest jej taka najbliższa koleżanka z pracy. No, i ma urodziny, a że no, mamy zimę, to stwierdziłam, że właśnie ten moodboard i to wyzwanie bardzo mi do tego pasuje, bo chciałam tą kartkę zgłosić na wyzwanie w Old Fashioned Ribbon. Tam oczywiście trzeba zrobić pracę jakąś z wstążką. Wiadomo, właśnie u mnie była biała. No i. No, taką kolorystyczną do tego moodboarda, więc to był taki typowo zimowy obrazek, także tutaj idealnie mi się nadała właśnie kolekcja od Margaret. No i stwierdziłam, że zrobię taką właśnie zimową kartkę urodzinową. Dodałam sobie tylko jedną grafikę z Craft O'Clock jedynie. A prezent sam też jest z tej kolekcji, także. Już nie będę przedłużać tego wstępu, tylko Wam pokazuję przydaśki. No i zaraz potem tą kartkę, która z tego powstała. Dobrze, więc pokażę Wam po kolei, tak jak tu leży, czego używałam. W kartce znajdują się kwiaty. Kwiaty z Famiranu, ale nie moje. Dostałam je już bardzo dawno temu od Karoliny Pytlarz z kanału Fanaberis. I bardzo jej serdecznie dziękuję za te kwiatuszki, bo mi się tutaj. Przydały, bo też wiecie, no nie miałam za wiele czasu, żeby robić swoje. Tu mi został jeszcze z tego zestawu jakby jeden, więc może gdzieś tam jeszcze go kiedyś upcham do czegoś, ale no tak to użyłam pozostałe: takiego właśnie jednego większego, potem taką mniejszą różyczkę i takie dwa pączki, więc w sumie tam są cztery kwiatuszki od Karoliny, także idealnie mi się tutaj wpasowały. No, oczywiście, jak jak mówiłam, używałam tej białej stążki. I same kwiaty, słuchajcie, potem obsypałam tą Shimmer Dust. Bardzo dawno tego nie używałam, niemalże zapomniałam w sumie o tych takich action do ciała, które nadają błysku, ale no jakoś tak mi się przypomniało i stwierdziłam, że zimowo jest, no to chciałabym, żeby to się tak błyszczało, wiecie, jak śnieg raz jak słońce tam się odbija, więc posypałam sobie je i też poprzyklejałam w różnych miejscach te takie mikswenki, skreptweny, te akurat Albo kupiłam, albo wygrałam, już nie pamiętam, ale właśnie one idealnie pasują do kolekcji od Margaret, wtedy wam o tym właśnie mówiłam. I tutaj nie chcę wam to pokazać, jak fajnie się wpasowało. Tak, żeby było więcej błysku, stwierdziłam, że będzie się coś więcej działo. No i do tego użyłam sobie tekturek. Właściwie miałam takie pozostałości, właśnie po tekturkach Margaret które używałam w różnych tam świąteczno-zimowych pracach. Ja sobie tam odcinałam różne takie, jak są zawijaski. Zaraz je zobaczycie na pracy. I zostały mi takie właśnie mm, dwa Kawałki, i tak mi się walały po takim pudełku, do którego wrzucam różne takie czy listki, co nie wykorzystam z wykrojnika, czy właśnie jakieś elementy, które chciałam użyć, ale finalnie mi nie pasują i takie różne inne tam wrzucam. No i właśnie w sobie wyciągnęłam te resztki, sobie je na srebro, żeby troszeczkę koloru więcej było niż tylko takiego, wiecie, białego i tam niebieskiego. Tym bardziej, że kobietka, którą sobie wybrałam z Craft jest tak ubrana na właśnie szaro, biało, czarno, więc. I chciałam też troszeczkę więcej tego kontrastu. No i później, oprócz właśnie tych wyemposowanych tekturek, dodałam sobie takie. Hmm gałązki z tego wykrojnika, z tego wianka, ja już wiecie, że go często sobie używam i potem rozcinam to i mam dużo takich gałązek, ale akurat tym razem też nic nie wycinałam, bo również mi po świętach zostały po prostu już wykrojone takie gałązki pojedyncze i po prostu to, co mi zostało, poupychałam, wykorzystałam. No i oczywiście jeszcze... Kompozycji mamy listki z pasków z Margaret, właśnie, które są dedykowane do tej zimowej kolekcji. I użyłam nie tej zielonej strony, tylko tej właśnie takiej bardziej niebieskawej. Akurat do różyczek mi się idealnie wpasowały. No i mamy tam też napis. Napis tym razem um, użyłam taki um, z stemplu. To jest takiej firmy jakieś galeria hobby. Ja sobie to użyłam 100 lat i to sobie odbiłam na, takim, na takiej grafice też właśnie z wycinanek z Margaret, to zobaczycie właśnie już na kartce, odbiłam sobie go moim nowym tuszem. Um. Musiałam chwilę pomyśleć nad nazwą i sięgnąłem sobie od razu po niego. Archiwale niedawno właśnie kupiłam i powiem Wam już, bo odbijałam oczywiście też do ateciaków tyły, że bardzo mi się sprawdza, że nic mi się w końcu nie rozmazuje. Szybciej mi się odbija te tyły do ateciaków. I bardzo Wam dziękuję, bo właśnie. Wiele z osób tutaj mi na kanale w komentarzach polecało ten tusz, więc wszystkim osobom, które zachwalały i które mówiły, żebym sobie go kupiła, no to tym wszystkim osobom bardzo dziękuję, bo faktycznie super mi się sprawdza. To jest właśnie to, czego szukałam, więc też od razu polecam. No i w karce mamy jeszcze serwetkę z wykrojnika, który nawet nie wiem skąd jest, bo już go mam bardzo długo. Taka ramka owalna właśnie ze śnieżynkami, bo do tej kolekcji mi bardzo pasowała, a ja nie wiem czy to nie jest Craft Passion. Nie pamiętam, powiem wam szczerze. I jeżeli chodzi o tą grafikę z Craft O'Clock, to używałam sobie jednej pani z Forever Blue, bo właśnie moja przyjaciółka prosiła tylko, żeby była jakaś grafika z kobietą w takich ciemnych włosach, bo ona ma właśnie czarne. I ja jej wysłałam kilka właśnie tych grafik, zdjęć i sobie wybrała właśnie tą kobitkę tam, bo powiedziała, że nawet tak styl ubierania do niej jej pasuje. I, i, i to, że ma ciemne włosy i że może taka nawet być. No i używam oczywiście właśnie kolekcji Winter It's Coming. Stamtąd głównie elementów tego drugiego tła i takiego właśnie widoczku. Miałam taki ścinek z drzewkami i stwierdziłam, że fajnie będzie go właśnie wyciąć na tej serwetce tym owalnym wykronikiem. I to będzie wyglądało, jakby ta kobieta stała wśród drzew, takich ośnieżonych, bo właśnie ta grafika była dosyć mała tej kobietki, ale właśnie na tej serwetce taki fajny widoczek powstał. Dokoliłam prezent, no bo urodziny, żeby to się też tak skojarzyło. I myślę, że to ciekawie wygląda. Ale na same tło kartki, na to pierwsze, użyłam sobie tego arkusza, który się dokupuje już osobno do tej kolekcji. To jest taki mocno, właśnie kwiatowy z dwóch stron. Nie właściwie tylko tego użyłam, bo na te drugie tło w końcu zdecydowałam się też na ten, bo z jednej strony tego arkusza mam taką fajną kompozycję, właśnie i na tej kompozycji budowałam jakby swoją kompozycję, bo miałam użyć innego, ale w końcu zdecydowałam, że wytnę to tak, żeby mi z drugiej strony właśnie został ten kawałek z tą kompozycją. No, więc też no, bardzo mi się przydał. No, więc to wszystko, jeżeli chodzi o materiały. Kartka jest w pudełku, bo jest właśnie przez te kwiaty od Karoliny bardzo taka trójwymiarowa. No, niestety nie miałam niższego pudełka, bo troszeczkę niższe by mi się przydało. Ale na czas transportu najwyżej włożę tam folię i przyjaciółce napiszę, żeby potem wyciągła ją za zanim wręczy. Żeby po prostu się tam nic nie ruszało, bo no nie miałam już niższego. A, a jakoś tak lubię te pudełka z szybką, a Was wiecie, że nie cierpię robi, robić sama. Więc tak, no i już Wam pokazuję efekty tej mojej pracy. No i kartka wygląda tak, oczywiście na chwilę Wam się szybka będzie odbijać, ale już Wam pokazuję, jak kartka w sumie wygląda w środku, bo tutaj widzicie całe pudełko. Pudełko oczywiście też okleiłam w środku tym takim cudnym sweterkiem, i właśnie ten sweterek jest z papierów już margaret, też już nie z tego tam pojedynczego arkusza został mi taki ścinek kiedyś i on mi się strasznie podoba i stwierdziłam, że okleję nim dno, żeby było tak wiecie właśnie zimowo jeszcze i, i, i tutaj oczywiście też mamy białą wstążkę na tym kółeczku I, i będzie też ładnie wyglądało w środku po wyciągnięciu więc pudełko na razie odkładam no i już Wam pokazuję kartkę i wygląda tak tylko nie wiem czemu w tym świetle właśnie sztucznym te śnieżynki, pod którym jest klej, włóczą się jakby tak na żółto, ale widzicie jak tak daje, to widać, że one są niebieskie i one naturalnie w dziennym świetle też są niebieskie. Tylko w tym sztucznym świetle jakoś tak światło pada, że one tutaj są jakby żółto-zielone, więc nie zwracajcie na to uwagi, bo one nie są takie, tylko naturalnie tak jak tutaj widzicie. Teraz jak pochylam te śnieżynki, bo już to właśnie zauważyłam. Przy robieniu zdjęć, jak wczoraj wysyłałam, właśnie wieczorem po zrobieniu tej pracy przyjaciółce, i właśnie wychodziły mi takie brzydkie. A w dzień, jak zrobiłam zdjęcie, to normalnie już wyszły takie, jakie są. No i w dzień to też one tak nie wyglądają, więc jest bardziej to zimowe. No i ta kartka właśnie przez ten. Shimmer się tak fajnie mieni, bo nawet jak wcikam na kwiatki, to to się, wiecie, rozprysło na całość troszeczkę, ale no, myślę, że to fajnie wygląda. No i tu jest ta kobieta właśnie na tle tych drzewek, o których wam mówiłam, jest ten prezencik. Mamy te listki, gałązki, właśnie te tekturki wyembosowane tym pudrem z wow na srebro. No i ten napis. Też tam jest taka fajna, taki fajny banerek do wycięcia, żeby móc sobie właśnie następować napis i tym razem sobie z tego skorzystałam. I też z elementów do wycinania wycięłam takie śnieżynki i na nich właśnie też przykleiłam tą wękę ten, ten cekin na środek, żeby tak się fajnie miniło i był taki jakiś ciekawy efekt. No i oczywiście te grafiki też są na jakimś tam dystansie. Żeby tutaj też było troszeczkę trójwymiarowo, bo te kwiaty i tak tutaj, wiecie, jest taka wysoka kompozycja. No, to jest oklejone takim właśnie papierem, tak to wygląda, więc no, śliczne jest. Środka nie wypisywałam, bo właśnie przyjaciółka prosiła, żebym zostawiła miejsce puste, bo ona się tam podpisze wraz z... Innymi współpracownikami tam, żeby było właśnie dużo miejsca na podpisy, żebym tam w ogóle nie oklejała najlepiej tej kartki w środku, e, więc e, no, więc tak jak prosiła, tak zostawiłam. E, no i tak wygląda ta karteczka, dl oczywiście, moja ulubiona, e, ale podoba mi się jak wyszło. no tylko mnie denerwuje, że wy to widzicie takie żółtawo-zielone, to to takie mówię, no nie jest takie naturalnie i... Strasznie mi to denerwuje, bo to cały efekt jakby zabiera. No, widzicie, jak pochyla, to już jest tak, wiecie, normalnie. No, ale pododawałam gdzieniegdzie te i na kwiatach, i na listkach, żeby to się tak fajnie mieniło. No, więc tak wygląda ta moja pierwsza kartka, którą zrobiłam w ogóle w tym roku. Więc dajcie znać, jak Wam się podoba. Będę czekała na wasze komentarze. No, i tak jak mówię, zabieram się dalej za kończenie tych wymian. Za rozpisywanie tego mojego bujo w lutym, no i za robienie niedługo zaproszeń komunijnych, bo i tak już mamy koniec stycznia, więc trzeba nadgonić. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Wyjątkowo krótszy dzisiaj, ale to i tak jest prezentacja tylko jednej kartki. No i do zobaczenia w następnym filmie. A Wam życzę dużo, dużo zdrówka bo jednak wiecie, pogoda jest zmienna, więc uważajcie na siebie. A tym, co mają ferie, tak jak ja, to też życzę waszym dzieciakom wypoczynku, bo tu wiadomo, chodzi o dzieci. No, bo moi się oczywiście mega cieszą, że są ferie. No i to na tyle dzisiaj. Pa, pa!